В имя Отца и Сына и Духа Святого. Пане з вами. І з Духом Твоїм. Dzisiaj piąta niedziela Wielkiego Postu. I jak widzimy też w kościołach, zwrócimy uwagę, że wszystkie krzyże w kościele są zasłonięte. To jest znak, że wchodzimy już w taki ostatni okres Wielkiego Postu, który nas bezpośrednio przygotuje do Paschy Chrystusowej. I też zachęcam, abyśmy rzeczywiście korzystali z tego czasu, który Bóg nam daje, abyśmy mogli bardziej nawracać się, bardziej zbliżać się do Boga jeden do drugiego. Mszę świętą rozpoczynamy słowami. Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nieznającemu litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką. Teraz stając w prawdzie przed Bogiem, uznajmy, że jesteśmy grzesznicy, że jesteśmy słabi, że potrzebujemy Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże. Serce czyste.
чистым. Читання з листу до хабрайчиков. Братя, Христос голосним воланням і плачем за дні чала свого заносив горонці просьби до того, который мог го вибавить от смерти и został выслуханный дзięки своей улегłości. А хоч был сыном, научился послушенства через то, что вытерпел. А когда все выполнил, стал się справцом избавления вечного для всех, którzy го слухają. Ото Слово Боже. С вами. Слово Евангелии według Świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać poklon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miluje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i coś mam powiedzieć. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbiaj imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba i uwielbiłem i znowu uwielbiam. Tłum stojący usłyszał to i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Drodzy bracia i siostry, przed nami wspaniałe i najważniejsze święto, które za dwa tygodnie będziemy obchodzić, a więc przed nami jest Pascha. Po żydowsku to nazywa się Pesach, to znaczy przejście Pana. I właśnie ta uroczystość nam przypomina o tym, że Bóg nie jest jakimś Bogiem martwym, Bogiem z obrazków, który jest statyczny, ale jest Bogiem żywym, który przychodzi do nas. I właśnie do takiej uroczystości my przygotujemy się.
I ta uroczystość nam przypomina, że nie tylko my szukamy Boga, potrzebujemy Boga, ale że Bóg jest tym, który wychodzi naprzeciw człowiekowi. I będziemy wspominać to wydarzenie, kiedy Żydzi 430 lat znajdowali się w niewoli, w okropnej niewoli, gdzie dzieci wzrastali w takiej sytuacji, że widzieli, jak poniżają, biją ich rodziców, jak biją ich ojców, skazują ich na pracy, że 430 lat Żydzi znajdowali się właśnie w takiej sytuacji niewoli. I właśnie Bóg wyciąga swoją rękę i przychodzi, aby ich z tej niewoli wyprowadzić, wyprowadzić ich do wolności. I zawsze właśnie w tą uroczystość Paschy ojciec rodziny siadał za stołem raz z swoją rodziną i nie tylko wspominał to wydarzenie, co się działo w historii ich narodu, jak Bóg ich wyprowadził z niewoli, ale zawsze wierzyli, że świętując to wydarzenie aktualizuje się, że właśnie ten sam Bóg, który wyprowadził ich z niewoli, że tam ten sam Bóg dzisiaj jest obecny w naszym życiu i może nas wyprowadzić z niewoli. I potem też, jeżeli dobrze zrozumiemy właśnie sens żydowskiej Paschy, więc przejście Boga, który wyprowadzi z niewoli grzechu człowieka do wolności, to bardziej możemy zrozumieć też Paschę Chrystusa, że Chrystus właśnie przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nie tylko już nas wyprowadza z niewoli grzechu do wolności, ale przeprowadza nas ze śmierci do życia. Daje nam życie przez swoje zmartwychwstanie. I właśnie ten sam Bóg, który wskrzesił Chrystusa z martwych, wyprowadził Go z tego grobu, że ten sam Bóg też działa dzisiaj w naszym życiu. W piątą niedzielę Wielkiego Postu zazwyczaj czyta się Ewangelia o zmartwychwstaniu Lazarza, że był u Jezusa przyjaciel, którego bardzo kochał i on zmarł. I kiedy Jezus przyszedł do ich domu, to już było 4 dni po śmierci jego przyjaciela. I nieraz w kościołach, kiedy jest obraz, kiedy Chrystus wywołuje Lazarza z grobu, to tam też na obrazie pokazane, że wielu ludzi stoją i zamykają nos. Nie? Bo człowiek po 4 dniach, szczególnie w ziemi, gdzie jest ciepło, w Izraelu, człowiek zaczyna cufnąć, że zaczyna wydawać też nieprzyjemny zapach. I właśnie na tych ikonach pokazują, że zamykają nosy ci ludzie, którzy tam stoją. I Chrystus podchodzi i mówi: zdejmijcie ten kamień. Oni mówią: Panie, co Ty robisz? On przecież 4 dni temu już zmarł. I Chrystus mówi: Lazarzu, wyjdź z grobu. I Lazarz wychodzi z grobu żywy. I ojcowie Kościoła mówią, że co to jest ten grób? Co to jest to wskrzeszenie Łazarza? Że ten grób, on znajduje się w naszym sercu. Kiedy człowiek grzeszy, on staje się jak ten Lazarz, który umiera i już kilka dni leży w tym grobie. I Chrystus właśnie chce nas wskrzesić do życia, dać nam życie, do którego On nas powołuje. Nie tylko życie na tym świecie, ale także życie wieczne. I dlatego bardzo ważne, abyśmy dobrze przygotowali się na uroczystość, obchodzenie tego najpiękniejszego święta. Bo my chrześcijanie też czekamy na powtórne przyjście Chrystusa. I tak jak Żydzi wierzą, że w czasie Paschy do nich przyjdzie Mesjasz, tak samo chrześcijanie świętując Paschę wierzą, że do nich przyjdzie Chrystus. Chrystus zmartwychwstały. I to jest bardzo ważne mieć o tym świadomość. I też kiedy żegnamy nam bliskich ludzi, to bardzo też potrzebujemy tą wiarę w Chrystusa, że śmiercią życie człowieka nie kończy się, że jest życie wieczne. Nie wiem, ktoś może z Was czytał dzienniczek świętej Teresy Małej z Lisieux. To ona pisała, że ja kiedy pójdę do nieba, ja Wam będę jeszcze bardziej pomagać, niżeli żyjąc tutaj na świecie. Że będę Wam posyłał laski róż. I dlatego zawsze też tutaj mamy figurę świętej Teresy, zawsze ona jest przedstawiana z różami.
Że ona obiecała, że kiedy pójdzie do nieba, będzie posyłać nam błogosławieństwo, właśnie łaskę róż posyłać z nieba. I tak samo też wierzymy, że nasi bliscy, którzy umierają, że oni też mogą wstawiać się u Boga za nami w niebie. I dlatego niech nam też towarzyszy zawsze nadzieja. Zawsze jest trudno żegnać bliskich ludzi, ale niech ta nadzieja, wiara umacnia nam, daje tą nadzieję, daje nam moc. I niech to przygotowanie się do święta też pomoże nam rozeznać, że dobre przygotowanie do Paschy Chrystusa dzieje się przez spowiedź i przez uczestnictwo też w rekolekcjach, przez rozmyślanie drogi krzyżowej albo gorzkich żali. Że właśnie te rzeczy, korzystać z tych rzeczy, które Kościół nam daje. Za tydzień w piątek zaczniemy też w naszej parafii rekolekcje i też zapraszamy do udziału w rekolekcjach, aby rzeczywiście jeszcze bardziej, głębiej przygotować się na tą uroczystość. Drogi bracia i siostry, przed nami wspaniały praznik Paschy Chrystusa. Pascha уже, как говорил, что это слово «песах» значит «переход Господа», что Господь приходит. И что Господь не есть Богом умерших, но есть Богом живых. Тот, который приходит к нам. В Польше есть такая пословица: если долго будешь сидеть, устанешь. Что не может человек сидеть на месте. Человек должен идти вперед, должен развиваться. И тоже сегодня, в это время приготовления на Пасху Христа, хочу обратить наше внимание на три таких вещей, которые тоже нуждаются в том, чтобы мы развивались в жизни, чтобы мы не сидели на месте, но шли вперед. И первое – это любить свою жизнь, любить свое призвание, быть на том месте, где Бог нас поставил, и там приносить плоды. Это очень важно, чтобы мы действительно видели то, что у нас есть, и были Богу благодарны за то, кем мы есть и что имеем. Уже не раз говорил, что есть такой тест, который называется «дырка в бублике». Да, что человеку показывают бублик, да, и спрашивают, что ты видишь. И люди делятся на две группы. Одна группа людей видит дырку, а дырки нету, дырка выдумана. Но ее нету. Да? А есть группа людей, которые видят бублик, баранку. Да? И вот есть люди, которые как бы видят то, что нету, и все время нарекают, что у меня нету то и того, и еще нужно было бы и того, и все время недовольны жизнью. Но есть люди, которые видят то, что у них есть, и они благодарны. И потому тоже один из таких знаков человека, который любит жизнь, и любит свое призвание, это благодарность, это радость, что человек рад, довольный тем, что он имеет. И папа Франциск недавно говорил, что христианин, он никогда не может быть грустным. Почему? Потому что у него есть Христос, у него есть Бог. И говорит, радость не зависит от имения имущества. Чем больше имеешь, тем будешь радостнее. Нет, не от того зависит наша радость. Но радость человека верующего зависит от его отношений с Богом. Если он в него верит, если может найти время для Господа Бога в молитве, в посещении святой службы, где может отдать хвалу и честь Господу Богу. И вот здесь есть тоже этот секрет, что действительно наша радость в том, если мы имеем огромную веру в Бога. Потом второе, на что важно тоже обращать внимание, особенно тоже во время и поста, и тоже нашей жизни, чтобы мы развивали добродетели. В жизни каждого человека есть и хорошие вещи, и плохие. Но Господь Бог призывает нас тоже к тому, чтобы мы развивали то, что есть доброе в нас. Есть такие божественные добродетели, которые исходят от Бога. Это вера, надежда и любовь. И говорится, что матерью всех добродетелей есть любовь. И человеку нужно заботиться о том, чтобы любовь развивалась в его жизни. Тоже можно сравнить, скажем, с огородом. Если в огороде ничего не посевать, ничего не делать, не будет так, что ничего не вырастет. Очень быстро вырастет сорняк и зарастет весь огород.
чтобы что-то выросло, чтобы могли вырасти какие-то нужные для нас вещи, те же самые цветы или какие-то другие вещи, которые мы садим, нужно над этим работать. Нужно огород полоть, нужно поливать, удобрять, и нужно трудиться. И также с добродетелями в нашей жизни, что необходимо, чтобы мы их развивали, чтобы мы трудились над этими добродетелями. Особенно, чтобы мы развивали в нашей жизни добродетель любви. И знаете тоже, что в жизни духовной есть разные уровни развития, что первый такой уровень, что человек борется с тяжелыми грехами. Когда тяжелых грехов человек победил, то следующая борьба с ежедневными грехами. Но потом приходит как бы третий уровень развития жизни духовной, когда человек должен возрастать в добродетели. Что грехом есть не только то, что человек сделал что-то плохое, но грехом может быть то, что у тебя была возможность сделать добро, а ты этого добра не сделал. Это тоже может быть грехом. Да, что человек просто поленился и не сделал то, что он мог сделать. И потому тоже жизнь духовная, она связана с духовной борьбою, что мы постоянно тоже в своей духовной жизни должны бороться. Бороться не с кем-то, с другими людьми, с какими-то нашими знакомыми, но должны бороться сами с собою. Сами с собою, чтобы не поддаться ленью, но чтобы действительно человек мог бы возрастать. И третье, что Господь Бог, Он постоянно с нами разговаривает, что Он говорит с нами через Слово Божие, разговаривает с нами через святые таинства, говорит с нами через молитву, говорит с нами тоже через другого человека, но говорит тоже с нами через разные события нашей жизни. И очень важно действительно понимать, что Бог говорит в конкретной ситуации моей жизни. Если в моей жизни что-то происходит, то нужно задать этот вопрос: «Господи, что Ты мне хочешь через это сказать?» Когда человек заболел, то первое, что он хочет, молить о здоровье. Но нужно спросить Бога, что: «Господи, почему я заболел? Что Ты хочешь мне через эту болезнь сказать?» И когда посмотришь так честно на свою жизнь, увидишь, что, может, действительно в жизни делал все, что хотел, все, что неважное, может, сделал все против заповедям Божьим. И потом болезнь – это такой момент, чтобы сделать испытание совести, чтобы обратиться. Тоже если прощаемся, умер кто-нибудь из наших близких, то тоже мы должны задать этот вопрос: «Господи, что Ты мне хочешь через это сказать?» Умирает близкий человек внезапно. Почему? Но на этот вопрос «почему» мы не найдем ответ, но мы можем найти ответ, что это говорит мне. А это призывает меня к тому, чтобы я тоже постоянно был готов, что может прийти внезапно и моя смерть, чтобы я трудился над тем, чтобы действительно жить по-Божьему, чтобы быть готовым в любое время стать перед Богом. И если таким образом смотрим тоже на разные события нашей жизни, мы можем много чему учиться, и Бог может преображать наше сердце и преображать нашу жизнь. Потому, братья и сестры, приготовляясь на этот самый важный праздник христиан, Пасху Христа, где Господь Бог приходит к нам, чтобы мы были готовы принять Господа, чтобы мы не проспали это время прохождения Господа. Потому что Господь проходит, но если мы не остановим Его, если не попросим, чтобы Он вошел в нашу жизнь, Он пройдет мимо. Почему? Потому что Он уважает нашу свободную волю. И просим Господа Бога, чтобы мы не проспали это время, но действительно могли радоваться с того, что Господь пришел к нам. Аминь. Зараз повстаньмо і вспільно визнаємо віру Костьола. Віримо в єдного Бога, Ойця Всехмогонцего, Створителя неба і землі, всіх речей віддяльних і невіддяльних, і в єдного Пана Ісуса Христуса, Сина Божого єднородзоного, який з Ойця є зроджений перед всіми віками. Бог з Бога, святлость зі святлощі, Бог правдивий з Бога правдивого, зроджений, а не створений, współistotний Ojcu, а через Нього всього się стало. Он то для нас, люди, і для нашого збавлення стомпів з неба, і за справою Духа Святого прийняв тіло з Марії Дівиці і став się чоловіком. Укрижований również за нас,
под Понцюшем Пилатом, został umęczony i pogrzebany, i z martwych stał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwalę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Módlmy się za Kościół powszechny, aby nieustannie odnawiał się w świetle Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chrześcijan, aby wszyscy zgromadzili się w jednym Kościele. Módlmy się za cierpiących, aby zostali wysłuchani dzięki swojej uległości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za grzeszników, aby przez pokutę i poprawę życia powrócili do Boga. Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwali w wielkopostnych postanowieniach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej za członków żywego różańca świętego Józefa. Prosimy dla nich o Boże błogosławieństwo, opiekę świętego Józefa i o potrzebne łaski dla nich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Anielę, 30 dzień po śmierci, za Karola w rocznicę śmierci, za zmarłych Bronisława, Annę, Olgierta, Walerię, Franka, Ganulę i za zmarłych z żywego różańca świętego Józefa, Stefanię, Janinę, Leokadię. Prosimy, aby Bóg wysłuchał nasze modlitwy i obdarzył ich wiecznym pokojem. Każdy z nas ma jakąś własną prośbę albo potrzebę, dlatego teraz w chwili ciszy przedstawmy te nasze modlitwy Bogu. Nasz Ojcze, wysłuchaj wszystkie nasze modlitwy, które dzisiaj do Ciebie zanosimy i w tej Eucharystii ześlij nam swojego Ducha Świętego, aby pozwolił nam poznać i wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo cierpliwy.
Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tę ofiarę oczyść grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, lecz miał światło życia. Przez sakrament Chrztu Świętego uwalnia nas od ciemności grzechu, abyśmy byli dziećmi światłości. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa w lutu wzrastał miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także naszych zmarłych braciów i siostra, którzy zaznieli na dzień zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej lasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. С Наисвящим Богородицем Девицем Марием, с Святым Йозефом Ейом Любенцем, с Святыми Апостолами и всеми святыми, кто же чонгу веку уподобались им Тобе, абы с ними выхваляли Тебе, через Твоего Сына, Иисуса Христуса. Через Христуса, с Христусом и в Христусе, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zla wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. I potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak jedności i pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrawiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech nas szerzy na życie wieczne. Amen. Jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. A jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Z głębi mojego serca głos wydany woła o litość do Pana nad Pany. No też słuch, Panie, nachyl do mnie
Молимся. Всемогущий Боже, просим Тебя, абы мы завше были живыми членками Христуса, которого тело и кровь примуем мы, через Христуса, Пана нашего. Пан с вами. Нех вас благослови Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идьте в покою Христуса. Богу.